Ostatnio najpierw marudziłem coś, że obejrzałbym jakiś taki dłuższy, ładny film, który wkręciłby mnie trochę jak Blade Runner, i przyszła czerwona jaskółka. Potem gadałem coś, że obejrzałbym sobie jakąś dobrą po prostu komedię, i mamy game night. Także wnioski są chyba oczywiste, więc teraz zażyczyłbym sobie, żeby w kinach był. dobry thriller. Dobra, mówcie na co macie ochotę, ja wam załatwię. Night, czyli Wieczór Gier. To nowa komedia reżyserów Johna Deliego i Jonathana Golsztyna, którzy tworzyli wcześniej takie filmy jak Szefowie Wrogowie. Tym razem para Max i Amy w tych rolach Jason Bateman i Rachel McAdams to małżeństwo, które uwielbia rywalizacje i gry wieczorowe typu Scrabble, kalambury i tak Regularnie grywają z grupką przyjaciół aż pewnego wieczoru. Rutyna zostaje zaburzona przez starszego brata Maxa, granego przez Skyla Chandlera, Brooks'a, który chce zrobić najlepszy wieczór gier w historii, zamieniając kalambury na zabawę w porwanie. Oczywiście jak to w komedii tego typu. Prawdziwi gangsterzy są zamieszani i wiecie, nie wiadomo, co jest naprawdę, a co jest zabawą. No i mamy komedię. Naprawdę niezłą komedię. To znaczy, serio, naprawdę dawno nie bawiłem się tak dobrze na filmy tego typu. Oczywiście, Game Night nie jest czymś nowym, czymś przełamującym bariery w świecie kina, broń Boże. Jest tutaj bardzo typowy schemat młodej grupki przyjaciół nieświadomych podczas niebezpiecznej przygody. Dużo gagów, dużo żartów sytuacyjnych, jakieś tam podłoże życiowe związane z główną dwójką, ale wszystko jest solidnie w scenariuszu napisane. To znaczy, parę Żartów i sytuacji było nieśmiesznych i jakiś takiej, wiecie, żeby jej nie powaliło, ale przez większą część filmu normalnie rzetelnie się śmiałem w głos. Główna dwójka, Jason Bateman i Rachel McAdams są po prostu świetni. Nie dość, że między nimi jest chemia, to obydwoje mają rewelacyjne wyczucie komediowe. Po prostu świetnie śledzi się ich losy. Nawet powiem wam, że była w trailerze ta scena, gdy ona opatruje mu ranę, on ściska tą zabawkę piszczącą, i jak oglądałem trailer, miałem taką reakcję bardziej. Eee pewnie kolejna głupia komedia z jakimiś tanimi żartami. Podczas filmu bardzo śmiałem się na tej scenie, więc to znaczy, że ta dwójka naprawdę dobrze sprzedaje po prostu te żarty. Z całej tej grupki znajomych wszyscy mają jakieś lepsze, gorsze momenty, ale powiedzmy, że żadna postać nie rzuciła mnie na kolana. Z tym, że nawet ten najbardziej denerwujący blondyn, z którego zrobiono kretyna, czego strasznie nie lubię w filmach, gdy czy z faceta, czy z kobiety robi się taką postać, wiecie, do przesady idioty, tutaj nawet to zadziałało. Na największy plus i wyróżnienie, jak dla mnie, zasługuje Jesse Plemons, którego możecie znać z kilku mniejszych ról z Breaking, Bad, na przykład. Gra tutaj sąsiada naszej głównej dwójki, jest dodatkowo świeżym rozwodnikiem, który nie może sobie z tym poradzić. I mimo, że jest policjantem z małym, uroczym pieskiem, to jest strasznym creepem i dziwakiem. Każda scena z nim jest po prostu rewelacyjną komedią sytuacyjną. Naprawdę po prostu świetna postać, która od początku do końca mnie bawiła. Oczywiście główna część filmu jest przewidywalna, jest złożona ze schematów, które wszyscy znamy, ale wciąż historia jest naprawdę ciekawa i film świetnie się ogląda. Całość przypominała mi takie połączenie gry Finchera z powiedzmy sitcomem typu How I Met Your Mother, jak poznałem waszą matkę. Taka gra finchera w wersji komediowej. Mało oryginalne porównanie, no ale nie da się go uniknąć. Na duży plus muszę zaznaczyć, jak fajnie i kreatywnie pleciono główny motyw tych gier wieczorowych. Oczywiście nie chcę tutaj nic spoilerować, ale po prostu przewija się to przez film w fajny sposób. Game Night, wieczór gier, dostaje ode mnie solidne 7,5 i jest to jedna z tych komedii, o której pewnie za 2-3 lata wrócę na zasadzie, że wiecie, już trochę zapomniałem, co by tu obejrzeć wieczorem. Game Night. Solidna komedia, która posad kina nie burzy, nie wprowadza nic nowego, ale na pewno śmiało możecie iść do kina i dobrze się bawić. Także dzięki bardzo za uwagę. Teraz ja zagram z wami w kalambury. Uwaga, co wam pokazuję. <grytanie> Boże, jakie to było słabe. Ale dajcie łapkę w górę, bo się przyda. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o filmach.